Cześć, z tej strony Szymon. Pokażę Ci, jak w prosty sposób sprawić, aby Twój WordPress widoczny był w zakładce Moje aplikacje. Pozwoli Ci to na łatwe zarządzanie witryną poprzez panel Direct Admin, jej aktualizację, wykonywanie i przywracanie kopii bezpieczeństwa, czy logowanie do zaplecza WordPressa jednym kliknięciem. Jedynym wymaganiem jest, aby istniejąca strona umieszczona była w domyślnym katalogu domeny na serwerze. Zapraszam! Przejdź teraz do panelu Direct Admin i zaloguj się na swoje konto hostingowe. Po zalogowaniu, jeśli pojawi się lista domen, kliknij dowolną z nich. Spośród wyświetlonych narzędzi wybierz opcję Zainstaluj WordPress. Panel przeniesie Cię do domyślnego okna instalacji WordPressa. W prawej, górnej części tego okna kliknij ikonę trzech poziomych linii, a z rozwiniętych opcji wybierz Importuj istniejącą instalację. Kolejne okienko zapyta Cię o źródło importu. Wybierz opcję po lewej stronie, czyli import z tego konta. Przejdź dalej, klikając przycisk Kontynuować. Znajdujesz się teraz w formularzu importu aplikacji. W oknie zatytułowanym Domena wprowadź pełen adres URL swojej strony. Najłatwiej będzie, jeśli po prostu wejdziesz na swoją stronę i skopiujesz pełen adres z paska adresu. Wklej ten adres w pierwsze pole formularza. Drugie pole oznaczone ścieżka najczęściej pozostaje puste. Jeśli Twoja strona działa w podkatalogu, wtedy należy wpisać tam jego nazwę. Poniżej widzisz także pełen adres URL witryny, który zostanie użyty do importu. Powinien się pokrywać z adresem działającej już strony. Po uzupełnieniu danych kliknij przycisk Importuj na dole strony. System potrzebuje chwilę na sprawdzenie i import aplikacji. Po zakończeniu tego procesu, który trwa kilkadziesiąt sekund, ujrzysz swoją witrynę na liście aplikacji. I to już wszystko. Dodana witryna będzie od teraz widoczna w zakładce Moje aplikacje. Możesz śmiało zarządzać kopiami bezpieczeństwa strony, aktualizacjami, możesz nawet automatycznie skopiować stronę na inny adres funkcją klonowania. Zachęcam Cię do zapoznania się ze wszystkimi opcjami dostępnymi w tym miejscu, ponieważ są bardzo pomocne w obsłudze WordPressa. Dziękuję za skorzystanie z tego wideoporadnika, a jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, odezwij się do nas.